Mirowa, zagranie do Kamczyk, okazja i drugi gol zdobyty przez Ewelinę Kamczyk, druga bramka drużyny Górnika Łęczna w 40 minucie meczu. Ależ ładnie, wymieniły kilka podań. Mamy otwarcie! W tym meczu mamy bramkę dla Górnika Łęczna i strzelczynią właśnie ta, o której przed chwilą rozmawialiśmy, a więc Ewelina Kamczyk! Czy i tym razem uda się jej naprawić swój błąd? Kamczyk, bardzo pewnie, bardzo pewnie. No i cóż, 1-5, Górnik podwyższa prowadzenie. Najpoważniejszy uraz w drużynie Łęczna. Pech. Nie opuszczałbym zawodniczek z Łęcznej. Ale uwaga, ależ fantastyczna akcja w wykonaniu Górnika. Ewelina Kamczyk kolekcjonuje hat-tricka w tym spotkaniu. Kamczyk. Środkiem biegnie Karczewska. Takie krosowe zagranie, ale tutaj... O, ależ kapitalny gol Kamczyk! Błąd. Bocian wysunięta zdecydowanie za bardzo bramkarka śląska. Od 5 minuty mistrzynie Polski prowadzą przy Oporowskiej. Ależ to wpadło, fatalnie odczuła los tej piłki Anna Bocian. Zupełnie nie miała świadomości tego, w jakim miejscu znajduje się w momencie tego kopnięcia Ewelyny Kamczyk, bo to ani nie, to na pewno nie był strzał. Żurek, Kamczyk, Oma, Kaczor. Nie ma spalonego. Kamczyk. Jeszcze poprawka Kamczyk. 7-0. No to nam się posypało w tym meczu. Zawodniczek też jest całkiem dużo. Tak, nie ma także Oliwii Rapackiej, a teraz jest strzał z dystansu i coś za bramka!
2-0 Ewelina Kamczyk. Ależ przymierzyła, ależ jej to pięknie wpadło. No jeden z ładniejszych goli na wiosnę w lidze. Pawlu interweniowała Weronika Kaczor, jest szansa na kontratak. Kamczyk przyjęła piłkę, Karczewska rusza jej z pomocą. Tutaj jest strzał z dystansu i jest gol! No jest niesamowita, jest świetnie dysponowana dzisiaj Ewelina Kamczyk. Ależ przymierzyła, tak z takim z dużym spokojem, wyczuciem, decyzją. Natomiast też to przyjęcie piłki po takim dopieszczonym, wymierzonym podaniu od Zdunek spowodowała, że fajnie sobie ułożyła na stopie tę piłkę. No i to są takie błędy, które mogą drogo kosztować, za które mogą mocno zapłacić. Zobaczmy, tak właśnie, tak to się kończy. Hat-trick Eweliny Kamczyk. Akcja jak na konsoli, pięknie, płynnie, z pomysłem. Znowu Kamczyk, niesamowicie dzisiaj skuteczna. No to jest to, o czym mówiliśmy. Jeden, jedyny błąd. Duża część listy zawodniczek, z których trener Góral nie może skorzystać. Tymczasem Karczewska, Chmirowa i to już jest gol na 1-0 dla Górnika Łęczna. 11 minut, tyle przetrwały zawodniczki Sportisu, a Ewelina Kamczyk cieszy się z gola na 1-0. Moment zawahania w Wiktorii Węglarz sprawił, że to jest szansa dla Kamczyk. Kamczyk pole karne, 3-0. Gol Eweliny Kamczyk. Świetne było to wyjście za takim szybkim Górnika Łęczna. Kapitalne podanie Karczewskiej. No wiemy, Kamczyk w takich sytuacjach się widzi. A więc jeszcze przed rozpoczęciem ostatniego kwadransa dorzuciły kolejną bramkę w tym spotkaniu. Już jest gwizdek pani sędzi, charakterystyczny nabieg Eweliny Kamczyk, jest bramka numer 1 Górnika Łęczna w tym meczu. No i pozostaje jeszcze trochę czasu, więc wszystko jeszcze w tym meczu jest możliwe. Tu będzie ciekawa końcówka meczu, tu się jeszcze może wiele wydarzyć. Pewnie wykonała tę 11 Ewelina Kamczyk, Szpetkowska nie miała żadnych szans.